Cześć mordeczki, 20 kwiecień, 8.40, środek zimy. Jeszcze tydzień temu mieliśmy 30 stopni prawie, dzisiaj mamy 6. Plan na dzisiaj jest taki, słuchajcie, o, jak widzicie, czyli wchodzimy na Szczeliniec po raz kolejny. Dla ułatwienia wchodzimy od tej naszej strony, czyli startujemy sobie z tego punktu, tu o, pokazuję i objaśniam. Potem kawałek żółtym szlakiem, wbijamy się na zielony. O, czekajcie, bo coś mi się tu rozjechało. Obchodzimy te wszystkie malownicze skałki i schodzimy niebieskim do parkingu. Plus minus 3 godziny bez oglądania pod każdy kamień. A jak widzicie, czekajcie, wezmę sobie tutaj tą maszynkę. Jak widzicie, mamy śnieg. No więc w tym śniegu i w tej wodnej brei trzeba będzie pokazać wam ten Szczeliniec zimą na wiosnę. No to lecimy. Ten odcinek to wycieczka na jeden z piękniejszych szczytów, na którym byliśmy. Mówimy tutaj o Szczelińcu Wielkim. Mamy nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba, ponieważ miejsce robi niesamowite wrażenie i zarazem jest doskonałym pomysłem na spędzenie jednego dnia bądź nawet weekendu. Zapraszam. Trzymając się żółtego szlaku, tak troszeczkę bokiem mijamy mały Szczeliniec i już tutaj możemy nacieszyć wzrok formacjami skalnymi, przepiękną roślinnością oraz, tak jak w naszym przypadku, gdy trafiliśmy na mgłę, ten krajobraz się robi taki bajkowy, taki troszeczkę tajemniczy. Zresztą sami widzicie. Tak jak wspomniałem wcześniej, wybierając ten wariant wycieczki na Szczeliniec, musicie być świadomi, że będziecie atakowali wejście od razu ostro pod górę. Co się nasapiecie, co nadyszycie, to wasze. Jeżeli traficie na taką pogodę jak my, uważajcie, bo jest cholernie ślisko, ale tak czy inaczej, jeżeli macie dobrą kondycję, w 20, może 25 minut powinniście dotrzeć właśnie do tych tabliczek. A stąd już tylko parę minut do samego schroniska. Gdy traficie na fajną pogodę z naturalnych tarasów widokowych, będziecie mogli poobserwować jedne z piękniejszych panoram znajdujących się w całych Sudetach. Szczeliniec Wielki to bardzo charakterystyczny szczyt górski, widoczny z bardzo daleka, przypominający
olbrzymi, wystający ponad okolice płaski stół. Jest zarazem jednym z najciekawszych szczytów Korony Gór Polski. Co najciekawsze, na tym szczycie pomiędzy skałami poprowadzony jest skalny labirynt na szczelińcu, który przenosi nas wprost do ludowych bajań i podań. Podróżując między tymi skałami wytyczoną ścieżką, dotrzemy nawet do diabelskiej kuchni, jak i do pieku. Słuchajcie, teraz pokażemy wam mega fantastyczny widok z tarasu widokowego na szczelińcu. Za nami znajduje się schronisko, a przed nami wspaniały widok na okoliczne skały. A tu jest schronisko. Więc tak, żebyście widzieli, co jest tam dalej. Czekajcie, wam tutaj trochę odsunę tego śniegu. Tak, przypominam, mamy 20 kwietnia. Z tej strony mamy taki widok. A bez tablic to wygląda tak. O. Słuchajcie, jak już tutaj jesteśmy, mamy taką tablicę, pobierz folder. No to co my tu mamy? Park Narodowy Gór Stołowych. Czekajcie, bo się tu jakieś głupoty otwierają. Skanuj wyniki, przejdź do strony. O, no niech, niestety nie pokażemy wam tej strony. Gdy miniemy schronisko, wbijamy się, słuchajcie, na chwili obecnej jeszcze bezpłatną trasę turystyczną, gdzie mamy możliwość poruszania się przygotowaną wcześniej trasą pomiędzy głazami, skałami, różnymi innymi miejscówkami. I na jej trasie oczywiście będziemy obserwować te atrakcje, które zostały tutaj dla turystów przygotowane. No, upartego trochę przypomina. Prawda? Może też człowiek nigdy sobie nie weźmie książeczki do podbijania, no. Gdy już posilicie się w schronisku, zaraz za schroniskiem, tak jak wspomniałem wcześniej, znajduje się wejście do skalnego labiryntu. Tam również jest szlak jednokierunkowy. Od 1 maja do końca października szlak jest płatny. My byliśmy 20 kwietnia, korzystając, jak widzicie, z pięknej pogody. Wówczas weszliśmy sobie za friko. Co tu się dzieje? Chodźcie, zobaczymy, jakie są mega widoki z tego miejsca. O, właśnie, to jest ciekawe, nie? Spójrzcie, takie równiutkie, ładne, okrągłe. Ale zobaczcie, jakie tu są
mega widoki. Tu jest małpolud. A widzicie tam, te dechy tam, o tam. Tam też pójdziemy. Stąd może je będzie widać lepiej. Pójdźmy. Diabelska kuchnia. Patrzcie, jak tu jest ciasno. A ja z moim brzuchem nie wiem, czy ja się tu zmieszczę. Widzicie? Widzicie, jak tu jest ciasto. Ale wszędzie wiszą kety, jak tutaj zauważycie. Więc jest spoko, nawet ci, którzy idą pod górę, sobie dadzą radę. Byłem tutaj rok temu, słuchajcie, to było piękne słońce. To ten cały mech i ten cały nalot na tych ścianach się pięknie mienił. A w chwili obecnej mamy zgoła odmienne warunki. Tyle, że wtedy nie mieliśmy kamery, więc trzeba było wrócić. Słuchajcie, czytałem, szukałem, ale nie wiem dlaczego. Po co to jest. Może wy wiecie, może wy znacie odpowiedź. Po co to tu jest tak ładnie wydrążone, wyrzeźbione? Dajcie znać w komentarzach. Słuchajcie, przyszliśmy stąd. Teraz musimy przycisnąć się tu. Taką szerokość ma plecak, więc jak to zrobić? Słuchajcie, żeby przejść z dużym brzuchem i przy okazji się nie uświnić. No, jak widzicie, człowiek nie jest taki gruby, na jakiego wygląda. O, tu mamy ładną dziurę. Piekiełko. Słuchajcie, żyjąc w przeświadczeniu, że w piekle bądź piekiełku jest ciepło, fajnie i gorąco, to tutaj nie można tego powiedzieć, o czym świadczy między innymi ten śnieżek. O, i znowu mamy te dziury. Jak wiecie, dlaczego to jest, bo nie umie tego nigdzie znaleźć, dajcie znać. No, przeczytali, to idziemy dalej. Patrzcie, jaki stół kuchenny. Schody. Wszędzie schody i wiecznie pod górę. Ale widzicie, przynajmniej kety wiszą. Więc jest się czego chycić. I zaś schody. Widzicie?
Idziemy obejrzeć, może co przewiało. No dyć. Trochę przewiało. No. To tak to wygląda. Kwoka. I kwoka jest tu. O, widzicie? Tam. No, powiedzmy. Mówiłeś coś? Nie, no tak, tylko tam, ale to może jedno. Aha. Gdy obeszliśmy już całą ścieżkę przeznaczoną do zwiedzania, zostaje nam wrócić. Sobie pójdziemy tutaj tymi sadkami, no potem gdzieś tam. Ostatni odcinek takiego zejścia to mamy, widzicie, takie w cholerę śliskie metalowe schody przeplatane naprzemiennie z takimi wyciosanymi i one się tam ciągną. Ale niewątpliwie jest to miejsce warte zobaczenia. Jak już zejdziecie z tej masy kamiennych czy tam piaskowych schodów niebieskim szlakiem, piękną drogą, wracacie do tego leśnego parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Troszkę się tutaj zmieniło od ostatniego czasu, ale być może dzięki tym zabiegom te oto skały będą lepiej widoczne. Się zrobiło jaśniej. O, i w ten oto prosty sposób zamykamy pętelkę na parkingu, gdzie zostawiamy samochód. Jak widzicie, z samochodu do rozpoczęcia szlaku mamy tyle, a do zakończenia szlaku mamy tyle. Przygotujcie sobie 4 godzinki wygodne buty, bo możecie trafić na warunki właśnie takie jak te. A przy okazji, gdybyście pojechali tą drogą, to dojedziecie do bardzo fajnie położonego schroniska na Pasterce. Polecam.